Witajcie. Mamy obiekt typu grafit, czyli prawdopodobnie tutaj wjeżdżały ciężarówki, taki mobilny transport tych głowic atomowych, jądrowych. Dla przykładu, tak jak pokazywałem Wam wcześniej w Podborsku, bo teraz jestem w Brzeźnicy, obiekt bez tych tutaj zawiasów wszystkich, można sobie porównać. Ciekawie to wygląda. Dla porównania w Podborsku wszystko mamy. No tutaj, wiadomo, tak jak wcześniej pokazywałem, jest różnica. Tam na górze jeszcze widoczna gwiazda. Tutaj takie stanowisko. Witajcie. No i jestem w obiekcie 3002 o takim numerze, gdzie składowane były przez Rosjan głowice jądrowe, atomowe. Jest to Brzeźnica Kolonia. Obiekt 3001 jest w Podborsku, gdzie właśnie widzieliście w bardzo dobrym stanie obiekt. A tutaj dla porównania zobaczcie, jakie to jest wejście. Tak samo w Podborsku. Duże, grube drzwi, a tutaj już w takim stanie. No dobra, jestem w obiekcie Brzeźnica Kolonia. Wejście tutaj dla porównania z Podborskiem. Dosyć ciężko wejść. Oczywiście bez latarki ani róż. I pod nogi trzeba uważać. Obiekt też konkretny. Ma się paliło tutaj. Tutaj była zamontowana tasownica. Nie wiem, czy tu się da wejść. Dobrze, udało mi się wejść po tej drabinie. Tutaj znaki, to było pomieszczenie. Obiekt budowany przez Wojsko Polskie, oddany dla Rosjan.
Zobaczcie, tutaj jakieś pomieszczenie. Tak jak w Podborsku, tutaj wychodziłem przez taką drabinkę i tutaj stał. Agregat prądotwórczy. Tu są te pomieszczenia, gdzie przetrzymywano głowice. Widzimy tutaj ślady, że po prostu zostały wyciągane. Tutaj tak samo. Kilka pomieszczeń takich było dla głowic jądrowych. Tak jak mówiłem wcześniej też, że jest taki obiekt właśnie w Podborsku. Ogólnie w Polsce były trzy takie obiekty. Brzeźnica, Kolonia, Podborsko i trzeci, dokładnie teraz nie pamiętam, ale chyba ponoć jest zniszczony. Czyli zostały w tej chwili dwa. No, ten widok tutaj na schody, tak jak w Podborsku. Następne pomieszczenie dla głowic. Oznaczenia jeszcze się zachowały. Tu widzę oznaczenie apteczki. Bardzo chłodno w tym kompleksie. Tu jest następne pomieszczenie. To samo. Uwaga pod nogi. No i tak jak w Podborsku tutaj wchodziłem, jest identyczny układ. Tak jak widać w Podborsku było wszędzie urządzenia, tutaj nic. Rozkradzione przez złomiarzy. Tu jakaś tabliczka też, ale nieczytelna. Identyczny układ. Bliźniacze obiekty. Nic nie zostało praktycznie ze złomu. Tu chyba ta rozdzielnia była, tak z tego co pamiętam. Zobaczcie, nie ma nic. Po rozdzielni nie zostało praktycznie nic.
Tam chyba jest to wyjście awaryjne do góry. Z tego co pamiętam, powinno być wyjście awaryjne. No i tutaj tak samo, tu stał taki agregat prądotwórczy, chyba tak to nazwę. Tu mokro. No i tutaj góra, tak samo jak w Podborsku nagrywałem, podobnie nagrywam. Też wyloty. Już w gorszym stanie. Tu chyba jest to wyjście, nie wiem dokładnie, tam co widziałem. No i tak jak widać, obiekt jest w opłakanym stanie, znaczy w zasadzie opłakanym, okradzionym ze wszystkiego, co posiadał. To jest z drugiej strony. Przed wejściem jest taki zrobiony nasyp, to pewnie specjalnie to zrobiono, żeby po prostu nie dostawać się do wnętrza. I dodatkowo płyty. No tu już jest drabinka, to chyba jest wyjście. Na zewnątrz tutaj też jest. O, tam w środku pełno wody. Taka góra. No, to chyba zbiornik na wodę może. No i tutaj jest drugi, tak jak wspominałem. W każdym miejscu, gdzie znajdowały się te magazyny atomowe, były po dwa obiekty. Monolit tak się nazywało. Do tego nie wchodziłem. Nie wiem czy jest dostęp. Ale tylko zobaczymy go z zewnątrz, bo bez sensu jest wchodzić do drugi raz tutaj. To jest ten sam obiekt co w Podborsku i tutaj drugi.
No jest wejście. Nie wiem jak tam na dole, bo tamtym jest drabina. W okolicy ciągle widać też takie słupy, bo podejrzewam, że energetyczne. I tam coś jeszcze mamy. Jakiś nieduży obiekt. Zaraz też zobaczymy z bliska. Tam jest ten drugi obiekt przy tych świerkach. Wszędzie tutaj coś się znajduje, gdzieś jakieś pozostałości. Z tego co czytałem, też były tutaj baraki dla żołnierzy, nawet chyba dla ich rodzin. Na pewno jakieś stróżówki. Może betonowe, czyli tu widzę jakaś stróżówka taka ładna, fajna. A, tu jest taki sam obiekt co z tamtej strony. Tutaj mamy jeszcze takie pomieszczenie, nie wiem, jakieś gospodarcze. W okolicy Nadarzyc, wracając z Brzeźnicy, tutaj mamy też takie pomniki po obozie wienieckim. Tu jest jeszcze, widzę drugi. Tam dalej, z tego co czytałem, jest właśnie ten obóz wieniecki, ale chyba kawałek i zaczyna padać. Niestety będę musiał zrezygnować.